Nazywam się Filip Kotarski. Prowadzę winnicę w województwie kujawsko-pomorskim. Specjalizujemy się w produkcji wina jagodowego. Naszą nowością, którą przedstawiam w tym roku właśnie na Berryfest, jest wino dojrzewające w berce dębowej. Mamy 20 hektarów jagody, 4 hektary winogron sadziliśmy w tym roku. Rozpoczynam taką przygodę. Myślę, że coś fajnego wyszło. To już trzeba spróbować i ocenić, ale myślę, że to dobry kierunek. Mamy zaprzyjaźnionych sommelierów, którzy próbowali to wino i sugerowali jakieś swoje, dawali rady, no i po prostu posłuchałem. Daliśmy kilka różnych beczek, wypróbowaliśmy na małych ilościach wina. Okazało się, że beczka dębowa mocno opalana jest odpowiednia do tego typu wina. Tak powstało. Win owocowych powstaje w Polsce dosyć dużo, ale w Polsce ciężko jest się zrzeszyć. Jakoś tak to wychodzi niestety. Zdecydowanie powinniśmy się zrzeszać w jakieś organizacje, żeby wtedy łatwiej cokolwiek jest osiągnąć. Forma zrzeszenia mogłaby nam pomóc w reklamie, w promowaniu win owocowych. To są świetne wina, tylko słabo wypromowane. Także myślę, że takie zrzeszenia mogłyby nam w tym zdecydowanie pomóc. Koledzy, którzy produkujecie wina owocowe, zapraszamy do współpracy. Spotkajmy się razem i spróbujmy coś ciekawego razem zrobić.